Cześć, witajcie. Wygrzebałem dla Was dzisiaj kolejny stary telefon. Tym razem jest to Sony Ericsson K300i. Tak, moi drodzy, firma Sony współpracowała kiedyś z Ericssonem. Dziś to już niestety historia. A szkoda, bo ta marka potrafiła oferować naprawdę bardzo ciekawe konstrukcje. Niestety K300i taką ciekawą konstrukcją nie był. Na tamte czasy powiedzielibyśmy, że był to telefon z niższej strefy średniego segmentu cenowego. Pamiętam, że był on oferowany przez operatorów za naprawdę jakieś niewielkie pieniądze, nie tak jak teraz, że musimy kupować telefon na raty i tak dalej. Wtedy często takie telefony były dodawane do abonamentów za złotówkę. Ten akurat egzemplarz używany był przez mojego tatę. Niestety, bateria nie dotrwała do dzisiejszych czasów, zatem nie jestem w stanie pokazać Wam menu tego telefonu. Musicie mi wierzyć na słowo. Ale mimo to, coś niecoś o tym telefonie jeszcze pamiętam i zaraz Wam o nim opowiem. Był to telefonik pracujący w trzech zakresach sieci 2G. Obsługiwał 800, 1800 i 1900 MHz. Jak widzicie, był stosunkowo niewielkim urządzeniem. Co za tym idzie, miał też niewielki wyświetlacz i równie niedużą, ale dosyć wygodną klawiaturę numeryczną. Ta klawiatura miała takie fajne pomarańczowo-żółte podświetlenie. Warto na niej wyróżnić trochę opornie, na szczęście na tamte czasy, działający przycisk wchodzenia do internetu. Wykluczał on przypadkowe wejście do internetu, które mogło naprawdę niemało kosztować, nawet jak wcale nie chcieliśmy z niego korzystać. Do nawigacji po stosunkowo krótkim i prostym menu służył ten oto joystick. Klawisz miał cztery położenia, a jego wciśnięcie zatwierdzało wybór opcji. Ten element z kolei nie należał do najwygodniejszych, był trudny do wyczucia dla dużych palców szczególnie i niespecjalnie fajnie się z niego korzystało. Na szczęście była też opcja poruszania się po menu za pomocą klawiatur numerycznych, bo każda opcja miała swój numerek. Pod ekranem były dwa klawisze funkcyjne, a sam ekranik miał 1,6 cala, rozdzielczość 128 na 128 pikseli i był wykonany w technologii CSTN, czyli odmiana LCD. Nie był to ekran najwyższych lotów w słonecznej, nie ciężko było coś na nim dojrzeć. W pomieszczeniach zamkniętych też wielkiego szału nie robił, niemniej już był kolorowy. Już coś za pośrednictwem tego ekranu, powiedzmy, że było widać. Było widać chociażby zdjęcia robione tym oto aparatem fotograficznym w rozdzielczości VGA 640 na 480 pikseli. Na tamte czasy nie był to zły wynik, aczkolwiek już równolegle były telefony z dużo lepszymi aparatami. Przedniego aparatu nie było, ale jak widzicie, producent miał na to radę. Pod aparatem było zwierciadełko, lustereczko, w którym mogliśmy mniej więcej siebie zobaczyć i w jakiś tam sposób strzelić sobie switwocie. Zrobienie tejże switwoci ułatwiał dodatkowy klawisz z pustu migawki umieszczony na boku obudowy. To akurat było bardzo fajne rozwiązanie i strasznie żałuję, że w dzisiejszych smartfonach taki klawisz występuje niezwykle rzadko. Telefon dostawaliśmy w komplecie z ładowarką oraz słuchaweczkami i to nawet przyzwoitymi. A żeby było ciekawiej, miał on takie bardzo specyficzne złącze. Ładowarka wchodziła w jego prawą część, natomiast słuchawki zajmowały swym wtykiem wszystkie piny, całą szerokość złącza, chociaż oczywiście pewnie nie wszystkie piny były w tym momencie wykorzystywane. To gniazdo służyło również do komunikacji telefonu z komputerem, chociażby w celu zrzucenia zdjęć. Telefon miał tylko 12 MB. Nie giga, 12 megabajtów pamięci wewnętrznej, co sprawiało, że zdjęcia trzeba było zrzucać dosyć często, szczególnie, że telefon miał jeszcze kilka bajerów, jak na przykład odtwarzacz MP3, czy obrazkową książkę telefoniczną, czyli mogliśmy sobie przypisać fotkę danej osoby do kontaktu. Obsługiwał też MMS, o których niedawno opowiadaliśmy z Konradem. Miał również, o czym również niedawno opowiadaliśmy, łączność IRDA, czyli poprzez podczerwień można było wysłać na inny telefon, albo na komputer, albo z komputera na ten telefon, dzwonek, obrazek, cokolwiek. Nie była to łączność najszybsza, ale była. Obok IRDY był klawisz włącznika, osobny klawiszek włącznika, co też w sumie było wygodne, bo łatwo było ten telefonik włączyć i wyłączyć tak na szybko. Z rzeczy równie dziś zabawnie brzmiących, aparat fotograficzny tego telefonu mógł interpolować zdjęcia do nieco wyższej rozdzielczości. 1280 na 960 pikseli, czyli już całkiem znośnej, ale lepiej nie pytajcie, jak te zdjęcia wyglądają, bo wcale nie wyglądały dobrze. Podobnie zresztą jak filmy nagrywane tym telefonem. Filmy mogliśmy nagrywać w dwóch formatach. 176 na 144 piksele, albo w mniejszym 128 na, uwaga, 96 pikseli. Tak, 96 słownie pikseli. No i tu znowu możecie sobie wyobrazić, jak te filmy wyglądały. No, ale mogliśmy sobie taki film MMS-em wysłać. Wow. W aparacie był też, słuchajcie, tryb nocny, był tryb czarno-biały, była sepia, czy solaryzacja, a nawet był też cyfrowy zoom. No i znowu, o efektach tu ciężko w tej chwili mówić, bo na dzień dzisiejszy, no to sami się domyślacie, jak to musiało wyglądać. Był, jak wspomniałem, dostęp do internetu, no ale na tym ekraniku to wiele się nie dało obejrzeć. Był kompozytor dzwonków, można też było instalować gierki w Javie na ten telefon. Z takich przyziemniejszych, ale i praktyczniejszych
tych rzeczy. Był w tym telefonie również klient e-mail, czyli można było z niego spokojnie mailować. Były też takie podstawowe, typowe rzeczy w rodzaju budzika, kalkulatora, kalendarzyka i tym podobnych. A książka telefoniczna mieściła nieco ponad 500 wpisów. Telefonik miał też oczywiście polifoniczne, modne wówczas dzwonki z opcją ich pobierania, a zasilała go bateria o pojemności 670 mAh, która potrafiła ten telefon utrzymać przy życiu przez przynajmniej 4-5 dni. Niestety bateria nie dotrwała do naszych czasów, potwornie spuchła i nie zaryzykowałem jej podłączenia, tylko od razu zaniosłem do utylizacji. Bardzo mi przykro. Ale podejrzewam, że gdybym zdobył teraz jakimś cudem pasującą do tego telefonu baterię, to on by wstał, ruszył i normalnie mógł jeszcze działać. Czas, jak widzicie, obchodził się z nim dość łaskawie. Pomimo tego, że był przez mojego tatę dosyć intensywnie eksploatowany, wytarły się tylko fragmenty narożników, te lakierowane na granatowo. Starł się też znaczek logo Ericsson, który był tutaj. No i trochę porysował się zakryty plastikową szybką wyświetlacz. Tu na końcu, jak widzicie, było takie lekko, obecnie już pożółkłe logo QuickShare, czyli opcji szybkiego udostępniania pliczków. No i ja ogólnie zapamiętałem ten telefon jako urządzonko zupełnie bezproblemowe. Ten telefon był całkiem sprawnym narzędziem komunikacji, chociaż tak jak wspomniałem na początku, na tamte czasy nie był to już najnowszy krzyk technologicznej mody. Odbył to taki telefon ze średniego segmentu, który miał w zasadzie wszystko to, co powinien mieć. Natomiast żadna z tych funkcji nie była taka super, hiper, ekstra. Udało mi się, moi drodzy, znaleźć naszą, a w zasadzie to nieistniejącego już miesięcznika Mobile Internet, recenzję tego telefonu z 2005 roku, kiedy on był akurat na topie. I znalazłem tam informację, iż ten telefon luzem, czyli bez kontraktu z operatorem, kosztował 870 zł, co mniej więcej daje Wam wyobrażenie, jakie mogły być ceny ówczesnych sprzętów. No i to chyba wszystko, co mogę Wam powiedzieć o Sony Ericssonie K300i. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, żegnam się już z Wami, no i oczywiście zapraszam do obejrzenia reszty filmów serii historycznej. Do zobaczenia, cześć!